Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. Kontynuujemy nasze refleksje na duszkach kalwaryjskich, zawsze szukając nadziei. Dzisiaj, w tym momencie, znajdujemy się przed małą kapliczką kolejnej stacji Drogi Krzyżowej obnażenia z szat Pana Jezusa. Ciało Pana Jezusa zostaje ukazane, odkryte. Czy ciało Pana Jezusa jeszcze ma dla nas znaczenie? Przyzwyczailiśmy się, że i teologicznie wiemy, że Kościół jest ciałem Chrystusa, ale też wiemy, że Kościół przechowuje najcenniejszy skarb, jaki ma, ciało Chrystusa Eucharystii. Może warto przy tej stacji obnażenia ciała Pana Jezusa spojrzeć na Eucharystię w naszym życiu. Czy ja wierzę, czy ja widzę, czy ja wiem, że Eucharystia to jest ten sam Chrystus, to jest Pan Jezus, ten sam, który narodził się w Betlejem, który żył w Nazarecie, ten sam, który niósł krzyż, umarł na krzyżu i zmartwychwstał naszego zbawienia. Ten sam, który przyszedł na świat, aby dać nam nadzieję i pozostawił siebie w swoim ciele, w Eucharystii, abyśmy w tej naszej drodze ku nadziei, ku spotkaniu z Nim mieli siłę, mogli się umacniać Eucharystią. Papież Franciszek bardzo pięknie napisał Eucharystii. W jednej ze swoich powiedział, no nie mówił tego, bo może nie powiedział, może wrócimy, nie? Pięknie Eucharystii mówi w jednej ze swoich homilii papież Franciszek. Eucharystia to nie piękny obrzęd, ale najgłębsza, najbardziej konkretna, najbardziej zaskakująca, jaką można sobie wyobrazić, komunia z Bogiem. Komunia miłości tak realna, że przybiera formę pokarmu. Jest ona źródłem życia chrześcijańskiego. Ponadto pozwala nam, abyśmy wychodząc ze mszy świętej, żyli już nie dla siebie, ale dla innych. To ciało Pana Jezusa staje się dla nas pokarmem na życie wieczne. Pokarmem, który potrzebujemy w tej naszej drodze ku wieczności. Może kilka pytań. Jesteśmy w drugiej części Wielkiego Postu. Za każdym dniem, każdą godziną, minutą Wielki Tydzień się zbliża, święta wielkanocne się zbliżają. My, chrześcijanie, my, katolicy, wiemy, że jak ważną rzeczą jest, aby w tym czasie przystąpić do spowiedzi świętej, aby przygotować swoje serce na to, abyśmy mogli przyjąć Pana Jezusa do swojego serca w Komunii Świętej, szczególnie w czasie świąt wielkanocnych. Nie zlekajmy. Nie zlekajmy z tym. Otwórzmy nasze serca i z wielką nadzieją w miłosierdzie Boże przystąpmy do kratek konfesjonału, aby mieć możliwość po dobrej i świętej spowiedzi zjednoczenia się z Chrystusem w Komunii Świętej. Eucharystia
to jest komunia, zjednoczenie. To jest nasz pokarm na życie wieczne. Pan Jezus chce nas przenikać, chce być z nami tak blisko, jak nas przenika, jak pokarm, który staje się częścią naszego ciała. To jest to zjednoczenie, to jest ta komunia. Nie bójmy się tego zjednoczenia. Gdy patrzymy na Eucharystię, chciejmy zobaczyć oczami wiary Jego realną obecność wśród nas, który przynosi, aby wlać w nasze serca razem ze swoim ciałem, ze swoją obecnością nadzieję do życia wiecznego. Szczęść Boże.